Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Fall of Lazarus. Z tej strony Mina i kontynuujemy. Jest drugi storage. Czekaj, czyli ten. Znaczy w sensie... tu. Ten. Tak. O! Hej! Damn, you're lucky. I'd love to be you, so I could shake my hand. See ya! To po co ja tam błądziłam? Co ma mi pomóc? Co ty chcesz ode mnie, kobieto? No jako, przepraszam, ogarniam mnie kłotów. Oszaleć można. Jedna się zdecyduje wyjść, druga chce wejść, trzeci chce wyjść znowu. Nie wiem, co chodzi. I'm not in the mood for your stupid jokes. Open up. Shit. Zamknęła nas. Fajnie. Co tu mamy znaleźć? A poczekaj, bo tu są... Dobra, mam latarkę. Latareczkę. Kurde! Hey, you help me! Get me out of here! Hey! Hey! Nie czekałam na tego jumpscare'a. Czekałam, ja się doczekałam i się tak wystraszyłam. Straszy nas trochę. Ale ja tutaj niczego nie widzę, poza tym. What does this mean? O. No, I already got over that phase. I don't need it. You had no qualms back in the day. Did you think I didn't know? That I didn't see the drugs in your locker? You know you want to, and it will help you cope during the trip. Plus, it's common for war veterans to look for a bit of help when they return to civilian life. I said no. I'm clean. End of story. Seriously? Well, it looks like you're in better shape than I thought. Okay, it's your call. I can't tell you how to live your life. You've already got religion for that. Może weź jednak, może się przyda. Faktycznie, dobra, jesteś czysta, nie wierzysz dragów, ale... To po to mnie tutaj sprowadziła? Co następne? Nie ma nic, teraz mi coś tutaj... Aha! Dobra. Zajmijmy w stronę światła, co? To jest turbina po prostu. Wejdziemy do turbiny. Ała. Here we go again. O kurde, dobra chwila. I wonder what new adventures await. Ja nie chcę! Oj, mogę to wziąć? Czy jak chcę go wyjść? Tutaj coś? Czekaj. Latarka? Okej. Okay. A czemu nie wzięłaś tego? Moment, ja mam wrażenie, że my zbliżamy się ku końcowi gry. Ale ja naprawdę, ja mam bardzo mało rzeczy, ja nie mam... O, tylko tyle rzeczy mam. 1, 2, 3, 4... 7 rzeczy mi brakuje, no to jak to tak? No i tak dużo chyba, jak na moje... błądzenie. Ja nie... Przepraszam bardzo, moment, ja muszę rozjaśnić sobie ekran. Ja wiem, że tutaj nic nie widać w tym lesie, ale... Ja nie widzę opcji ustawienia gamy w tej grze. No przecież... Czyli wylądowaliśmy. Fajnie. Teraz proszę mnie gdzieś... Ja pójdę tam, bo tu mnie chcą wpuścić. Oj, strasznie. Klatkuje... Klatki są tragiczne i w ogóle to jest niefajnie. Tam pójdę. W kierunku tych czerwonych oczu.
To nie oczy, to kula szpiegula. Ale ludzka tekstura. Czy tam tą przyszłą? Boże, ta latarka, 23 wiek, czy coś, ten deseń, a ta latarka to takie... To też jest, ale... No straszny ten las. Ale stąd to mogli... Poczekaj. Stąd przyszliśmy, jest las. Tam nie mogę ominąć tych drzew, żeby... No nie mogę po prostu. Bo nie. Może tak. Ale co to jest za sekwencja, że mnie blokuje drzewa, no kurde. Nie rozumiem, nie mam tu iść po prostu i tyle. Dobra. To sobie pójdę tam. Proszę bardzo. Tego chcieliście? Macie. Idę tu, potem tam. Potem tam. Proszę bardzo. Lecę. Lecę, bo chcę. Wkurzyliście mnie. Oj, i drzewo. Teraz dokąd? Może tam? Tam coś mi było chyba, nie? Tam. Ale tam coś nie widzę. Jakby przestrzeń, mniej drzew. Nie zgadnę, niewidzialna ściana. Tak. Oż ty, dziady. O. No, this isn't right. I shouldn't bury you. It wasn't my fault. I shouldn't have taken the job. None of this is my fault. Co dalej? Aha. Oj. Dobre. No to... Chyba... Pomarliśmy. No i... No, no, no. I don't want to be here again. I have to put an end to this nightmare. O. Tak jakbyś dopiero wstała z tego, nie? Dobra. Okej. Co dalej, moja pani? Playing with my mind, you piece of junk! Let me die in peace! You never died, my friend. Do you remember dreaming what happened after death? You're not programmed to do so. It's an irreversible process that you have to accept. But... just a minute ago, I... Space... It was just a bad dream, I suppose. Now you are here and there's things we must do before you go. I just came to tell you that we received a new message. It's for you, and it seems urgent. Poczekaj, dobra, idę za tobą. No, słucham cię. No. Teraz mnie nie przestraszyliście, bo się skupiłam na tej pracy. Idę za nią, a co? Strasznie dużo hałasu robisz, jak chodzisz, wiesz? To powinno tak tylko cichutko sunąć.
dziewczyna mnie w kółko wodzi, czy ja po prostu, nie wiem, czekam, że skręci? Nie, ona chyba... A nie, myślałam, że nie skręci. Czy ty losowo jeździsz po tym, czy jak? No chyba... Dobra, poczekaj, co mam zrobić? Ale gdzie te wiadomości są? Możesz mi oświecić? Prawdopodobnie na mostku, nie? Co ty gadasz? No i poszła sobie. Halo, no gdzie żeś poszła, znikła? Co się tam knęło? Nie no, to jest moment, to jest pierwsze piętro, nie? A! Nie mam pierwszego piętra. Czemu nie mam pierwszego? A, godzina została. Okej, okay, więc co robimy? Idziemy do windy, lecimy do windy. I winda, żeby się dostać to chyba na trzecie, nie? I potem na przebiec do tej windy, tej drugiej, tam wtedy jest na zero. Poczekaj, bo mnie wystraszy. Co tak ciemno jest? Dobra, poczekaj, jestem na trzecim, wyszłam i powinnam pójść, czy nie, za drugą stronę. Tu? I tu jest chyba ta druga winda, nie? Oj. I ona jest... Właśnie to, która zaprowadzi mnie na czwórkę. I z czwórki na zero wjadę, tak? Kurde. No, tak. Kurczę, zaczęłam ogarniać ten statek. Tylko... Teraz nie wiem, którą stronę. Czy tu bardziej, czy tam bardziej? Zaraz sprawdzimy. Tu nie pamiętam. To chyba... chyba nie, panowie. To będzie ta druga tam na końcu. Oj, nie wiem, czy to ta. Zaraz sprawdzimy. Chyba nie ta. Czy to jest jeszcze jakaś winda? A, jednak ta. Proszę bardzo, Nina ogarnia. Dzięki, którym Nina ogarnęła windy Lazarusa. Taki będzie tytuł. I powiecie, że tu. Haha, nie, nie ogarnęła. Tu. Tu są wiadomości? Jesteś tego pewna? Jesteś tu gdzieś, skubana? Bina, bina. Nie wiem, czy tego oczekiwaliście ode mnie. Wow! What the hell was that? Sorry to interrupt your musings, but I think it's safe to say that we're screwed. The antimatter engine is destroying the ship. I think we should just drop it. There's nothing interesting left there. Maybe you should have thought of that earlier. Now you'll have to face the consequences. So? Complete your mission. Finish what you started. What for? I'm never gonna see him again. I shouldn't have come. I'm sorry I can't simulate sorrow for you. Accept it, and empty the cargo bay as per emergency protocol. I'll start prepping the escape pods. If you're lucky, they weren't damaged in the explosion and you'll get a last chance to live. The pods! Why didn't you mention them before? Because we didn't need them. You had managed to reconfigure the ship on your own, remember? You're right. Okay, I'll complete the mission, and then we'll get the hell out of here. I guess I owe you one after all. Thanks, but you're not doing this for me. You should be doing it for yourself. So move your ass to the life support unit ASAP. Nie, poczekaj, gdzie jest ASAP? Aha. Na czwórce, nie?
Nie mam pojęcia. A właśnie, przepraszam, na piątce nie byłam. Prawdopodobnie zginęłabym, bo chyba mnie wyrzuci to... Boże, co ja robię? Tu! Jeszcze raz. Pokaż tę mapę. Czwórka. Czwórka prowadzi mnie do... No to bo w Axiot musimy chyba się ubrać, tak? Gdzie tu są te wpady? Nie mam pojęcia. Emergency protocol, proszę bardzo. Nie działczy. Dobra, to co? Jesteś tutaj? Jesteś tutaj! To tu miałam być! Dobra. To co mam tu zrobić? O. I co mi po tym? Ty nie pomagasz. Internet? Inne? Mam odpisać? O! Okej. O to chodziło? Jest online. Dobra. Okej. Okay. Co teraz? I'm afraid part of the way just won't let Aha. go. You'll have to do it manually. Co? Jak mam to wyrzucić manualnie? Mam to wypchnąć po prostu i razem z tym polecę przestrzeń, prawda? Poczekaj, to jest w cargo. To cargo jest... To jest cargo kontroli, muszę zjechać jeszcze niżej, nie? Tak. Na czwórkę muszę zjechać. Tędy nie zjadę na czwórkę. Ale to jest druga winda, tą drugą zjadę na czwórkę. Prawdopodobnie. Tak. Wysiadam tą, to muszę przelecieć przez windy. Wow. A, czyli nie tędy, tędy. Przelecieć przez windy, czyli tędy. Okej. Okay. Czekaj. No podnieś to do góry. No do góry! A, już naciśnięte. Teraz tu. Przecież ja wylecę razem z tym. Przestrzeń. Tak się skończy moja smutna historia. Aczkolwiek romantyczna. Jak ty dzwonisz? A to się nie będzie broniło przed wrzuceniem w kosmos? Jest jakoś inaczej, nie? Does it matter? Just get rid of it. The important thing is to survive. No dobra. Jak mam to wypchnąć? Ale to się faktycznie wypycham. Wypycham to. Mocno klikać trzeba, ja mam podwójny klik. Okej, okay. Wypchnę cię. Nie wiem jakim cudem, ale cię wypchnę. No coś to jest w stanie wyżkości to generalnie. Won, won mi stąd, ale nie muszę podchodzić. Wystarczy, że klikam na odległość. A to się zmniejszyło. I co dalej z tym?
Okej. Okay. Nie wiem, co dalej z tym. Czymś się rzucało przedmiotami. Ja zmieniłam na Q. Na coś zmieniłam sobie, żeby mi było wygodniej. X! Poszło! It's about time! Now that you mention it, I feel better. I think it's the first time since this nightmare began that I really believe I'll get through this. I'm glad to hear that. But you don't have time to waste. If I were you, I'd rush to the escape pods before the ship falls to pieces. A little more. Just a little more. I'll get through this. I'll get through this. Wiesz co? Chyba mam inne przeczucia. A jeszcze tu nie. Dwa na raz. Jak nie? Dziuta, zrobiłaś mnie w trąbę. Tam nie ma wyjścia. Tu wracam. Idę sobie stąd. Proszę mnie wypuścić. To po co mnie tutaj... Po co ona mi te drzwi otworzyła? Tam sobie pójdę. Aha, bo ona otworzyła jednocześnie te i te. Bo przecież ja mam... Właśnie, co ja mam zrobić? Dobra. Ciekawe, nie mam czasu jeszcze. Już możesz się rozebrać? Już masz czyściejszą szybkę. Nie możesz się rozbierać? Dobra, dokąd mamy... W sumie... Ale... Awareness... Ale dokąd my się mamy... Co to jest to? Main engine. A my się musimy chyba udać. A może wezmę... Ja bym ten L5 sobie pofunęła. Może to faktycznie tutaj jest jakiś ten... Jesteśmy tutaj. Ile jeszcze czasu? Gdzieś jest jakiś licznik? 54 minuty. Łe, czas jak lasu, mogę to powtórzyć nawet. Dobra, pojedziemy sobie windą na 0,5, a co mi tam? Chcę zobaczyć, co tam jest, bo ja tam nie byłam. Mówię, wrzucie mnie w kosmos i będzie koniec gry. Wtedy się pochlastam. Nie będę jej drugi raz przychodzić, nie ma takich opcji. No co, działa? Czy to jest z drugiej strony elevator i po prostu... Proszę mnie... Chcę podróżować, nie mogę. Przecież ona powinna przyjechać, ta winda. No to... Jak mam to zrobić? I can do this. I have to move on. I can do this. Słuchaj, Ziuta, tu się zamknęło. To co, w kosmos? Ty nie kucasz. Biegasz tylko. Aha. Dobra. Skupmy się. Co możemy jeszcze zrobić? To. O kurde. I w drugą stronę, nie? To get to the pods and forget this damn place for good. I think they're on the lower level on this end of the ship. Na którym levelu jest pod? Bo nie zdążyłam. Jezu. Tu nie będzie ani jednej. Dobra, zaraz się rozpada. Okej. Okay. Nie wiem, pojęcie, gdzie są pads. Ja uciekam tu. Moim zdaniem będzie na piątce, ale to jest moje zdanie kontra reszta świata. I kontra twórcy tej gry, więc może być dziwnie. O. Now what? Jednak są. Aha, I transferred the coordinates you used on the ship's navigation systems to the escape pod. That should be good enough to get you home. Co? You just need to enter the cryosleep chamber. When you wake up, it'll all be over. You're coming too, right? Let's flee together. No. I think I've even grown fond of you. No. I don't need to. My consciousness is on the Xenet. I can travel on the computer. You can just download me when we get there. I'll be waiting for you when you wake up. Don't you worry. You owe me one,
and I intend on claiming it. No, skoro tak twierdzisz, ale generalnie to... Dobra. No to co? To nara, Lazarus. I rzut oka na Space. I mamy się tutaj ulokować, tak? Do jednej z nich. I can't believe this nightmare is finally over. It's funny. Even after everything that happened, I think I'm happy. When I woke up, there was something broken inside me. But now, I'm going home. At last, I'm going home. And I feel free. I feel... alive. Okej, skończyliśmy grę The Fall of Lazarus. I cóż mogę powiedzieć? Jest, aha, to wiemy, że była stworzona przez 1 rok, 8 miesięcy i 2 dni. Okej, przez 3 osoby. Przydałaby się jakaś jedna osoba, która bym powiedziała, że gra jest za ciemna. Mogłabym być to ja. Ale nikt mnie nie zapytał. Bardzo udana, fajna gra aktorska, głosowa, bohaterki zdały egzamin. Podobało mi się. Relacja głównej bohaterki z tą Highbreeze. Fajnie się dziewczyny kłócą. I podoba mi się ich relacja i podoba mi się to, że Highbreeze taka bardziej, no, niby maszyna, czasami ma takie odzywki, jakby była faktycznie człowiekiem. I to jest takie zgrzyt trochę, taki budujący jakby oprawę tej gry, tej przyszłości. Sztuczna inteligencja, która przestanie być sztuczna, tak? No. Pomysł jest fajny, tylko że troszeczkę za ciemna jest ta gra, żeby tak ogarniać i no, taka troszkę zagmatwana. Ale no, pomysł bardzo ciekawy. Tak więc dziękuję za uwagę, dziękuję za tę serię. Do usłyszenia, pa pa! Okej, jeszcze 5 minut i zobaczymy, co się będzie działo. Oj! No, myślałam, że mi myszkę ukradło. Tak więc tutaj zobaczymy, jak będzie wyglądał ending, o ile tu jest w ogóle ending jeszcze jeden. Zobaczymy. No chyba zostanę tutaj, nie wiem co to jest za level, to jest level... A, 0. No to będziemy mieć widoki. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo! No nie wierzę. Wracam tam. Co z tym zegarem? Okej. Teraz! Okej. Your time is up. But I like you. Touch the cube, go back, and finish off what you started. Ue. O! Odblokowałem osiągnięcie przypadkiem. Nie widziałem, jakie, przepraszam. Nie, to nie jest again, to jest co? Welcome back chyba. Jeszcze sprawdzimy. Aha, czyli i tak muszę tak zrobić. No dobra, w takim razie już wiemy, jak to wygląda. I liczyłam, że ten statek się rozpadnie, a to co? I co? Zrobili mnie w trąbę. Liczyłam, że będzie jakiś but albo coś, no i co? I tyle. A gdybym po prostu faktycznie ten kuba wyrzuciła, to puść mnie! I wtedy dopiero wybuchła? To chyba nie ma znaczenia, nie? No, więc dobra. Ściema. To odliczanie to ściema, ja tu siadam i ja zostaję tutaj tym razem. Postanowiłam zostać tutaj kapitanem. Będę sobie układała pasjansa. Tak to będzie wyglądało. Hi. No powiedział, że mnie lubi. Tak więc Highbreeze po prostu jest prawdziwą inteligencją, nie sztuczną. No dobra, w takim razie to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.